Partnerem kanału jest Ceneo.pl, największa porównarka cen sprzętu, a aktualną cenę znajdziecie w opisie. Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam Was dzisiaj do pierwszych wrażeń Sony XA Ultra. Sporo osób pytało o to urządzenie, widzę, że jest nawet duże zainteresowanie. Zacznijmy sobie od tego, że urządzenie jest naprawdę ogromne. Tutaj wrzucę Wam jakieś przebitki z tego, jak urządzenie próbuje leżeć w kieszeni. No nie, niestety, to nie jest telefon do kieszeni, no chyba, że do tylniej, ale to no, warto o tym powiedzieć, że możemy to szybko jakoś złamać, bo naprawdę smartfon jest potężny. Natomiast nie mam żadnych zastrzeżeń co do tego, że te ramki są takie delikatnie zaokrąglone, to trochę pomaga, dzięki temu no, nie wciskamy nic przypadkowo, jeżeli chodzi o samo urządzenie. To na pewno jest spory plus. Ogromnym minusem tutaj powinien Sony dostać chłosty za to, dlaczego przy tak wielkim ekranie nie ma standardowo żadnej funkcji tutaj do po prostu dzielenia ekranu. No przecież to jest tak wielka powierzchnia, która jest nie zagospodarowana w większości przypadków. Okej, to fajnie wygląda w momencie, kiedy przeglądamy sobie stronę internetową, nawet pełną, bo to rzeczywiście wygląda bardzo, bardzo okej. Natomiast no, szkoda, że nie możemy tego jakoś wykorzystać bardziej, żeby odpalić sobie w międzyczasie jakiś film czy coś. No, to jest spory minus niestety, jeżeli chodzi o to urządzenie, że to nie przemyśleli tego. Drugim minusem takim, o którym warto wspomnieć, jest to, znaczy plusem jest to, że możemy zrobić sobie tutaj faktycznie mniejsze okno. Mamy operację obsługi jedną ręką, jest rozmiar ekranu do zmniejszania, jest optymalizowanie w niektórych aplikacjach. I to jest mega spoko sprawa, biorąc pod uwagę wybieranie numeru, odblokowanie. Właściwie tak jak wszędzie, jest to taka funkcja, gdzie po prostu możemy sobie przesuwać w lewo, w prawo. Podwójne tapnięcie pomaga wyciągnąć belkę powiadomień, więc to jest również ok. Natomiast w momencie, kiedy mamy tą funkcję, ona działa w ten sposób, że po prostu przesuwamy sobie od narożnika i możemy sobie przesuwać, to możemy sobie przenosić do góry, to możemy sobie powiększać, jeżeli chcemy, tak? Nie możemy tego płynnie jakby operować tym ekranem, czyli tak musimy się przerzucić na lewo albo na prawe i to jest maksymalna wielkość, jaka może być, a to jest minimalna. I tu do góry, na dół możemy sobie to przenosić. Natomiast to się troszkę komplikuje w momencie, kiedy mamy ekran blokady i chcemy uruchomić sobie aparat. No właśnie, to nie zawsze będzie działało, po prostu... O, teraz się udało. Natomiast nie zawsze to działa tak idealnie, jak powinno, w sensie takim, że jeżeli mamy te dwie funkcje włączone i chcemy skorzystać z tego wyciągania aparatu, to nie jest to do końca przemyślane. Warto nam wspomnieć o czym? O baterii. Ja byłem na początku mega zaskoczony. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Jak to wygląda? Tu było 9%. Gdzieś tu miałem wcześniejsze. Zużycie baterii. Tu miałem prawie 3 godziny na ekranie i to było w większości na Wi-Fi i 63% baterii, ale już było późno, więc poszedłem spać. I tak naprawdę myślałem, że no kurczę, no może do 6 godzin spokojnie dociągnę. Natomiast tu następnego dnia zrobiłem statystyki i niestety maksymalny wynik 4,39% zostało, no do 4,45% może byśmy dociągnęli. To było na dwóch dniach maksymalnie, natomiast na jednym dniu myślę, że 5 godzin jesteśmy w stanie osiągnąć i to jest nie najgorszy wynik. Jest naprawdę całkiem nieźle. Same zdjęcia, naprawdę bardzo w porządku póki co. To jest ten sam aparat co w XA. Właściwie to samo. Z przodu no, widać, że jest dużo lepiej, bo te fotki są dużo lepsze. Wieczorem tak samo. Jest oczywiście dioda doświetlająca, można sobie to włączyć. Wygląda to troszkę lepiej. Troszkę lepiej to wygląda. Wydaje mi się, że jest większa szczegółowość, jeżeli chodzi o ten aparat z przodu. I to prezentuje się bardzo fajnie. No, urządzenie jest spore, ciężkie. Natomiast ludzie, którzy gdzieś tam wcześniej chcieli korzystać i lubili korzystać właśnie z urządzeń Ultra, z tej jakby z dopiskiem Ultra, to będą tutaj zadowoleni. Działa to naprawdę wszystko tutaj bardzo ok. Włącza się, nie włącza, jest, udało się. Te aplikacje się uruchamiają i nie mam jakichś zastrzeżeń co do tutaj działania samego sprzętu, bo to naprawdę jest całkiem nieźle. Warto natomiast wspomnieć o tym, że po prostu urządzenie jest strasznie nieporęczne przy takim dłuższym użytkowaniu, bo to jest ciężkie, jak to chwytamy, to niestety no może zdarzyć się tak, że nam się gdzieś to urządzenie wyśliznie z tyłu. Tak jak widzicie, ten tył jest identyczny jak w XA, tutaj się za dużo nie zmieniło. No, trzeba mieć gdzieś to na uwadze. No szkoda, że nie ma żadnej funkcji tutaj rozbudowanej co do korzystania z wielu okien, czy chociaż żeby wyciągać sobie coś. Samo urządzenie działa naprawdę płynnie, tu nie mam żadnych zastrzeżeń. Aparat tak samo dobrze śledzi ruch jak w XA, więc tutaj jest naprawdę ok.
Głośnik. Głośnik jest zaskakująco dobry, jak na to urządzenie. I powiem, że tu jestem zadowolony, jak na ten głośnik mono, który jest tutaj, no myślałem, że będzie dużo gorzej grał. Na pewno jest dużo głośniejszy od zwykłej XA, ja podejrzewam, że po prostu włożyli tu nieco mocniejszy ten głośnik i to jest jakby tego gdzieś tam przyczyną. No to wszystko jest identycznie rozłożone, tu nie ma jakichś specjalnych różnic. Wiem, że część osób narzekała, że to oczko z przodu no, wygląda niezbyt atrakcyjnie, przynajmniej w tym białym modelu. Natomiast no, kwestia przyzwyczajenia. No, ciężko mi powiedzieć, dlaczego na przykład nie robią tych ramek w środku. To może to musi być ciemne, nie mam pojęcia. Bo równie dobrze mogliby przecież to tam soczewka jest tylko w środku, ale z zewnątrz można by było robić to białe, więc to jest też zastanawiające gdzieś. No chwila obecna jest ok, jeszcze potestuję troszkę baterię. Interfejs właściwie oprócz tej funkcji regulowania sobie tutaj okna jest to samo, żadnych więcej zmian. Robiłem też testy syntetyczne, to chyba mogę wam też pokazać bez problemu. Foldery, zdjęć też za dużo na razie nie zrobiłem, ale myślę, że jeszcze troszkę nadrobię. Testy syntetyczne 45 tysięcy, tak to wygląda w chwili obecnej. Tak naprawdę to tyle, jeżeli chodzi o to urządzenie. No przyznam szczerze, że naprawdę jest całkiem nieźle, jeżeli chodzi o to urządzenie. Fajnie działa, wszystko jest w porządku, żadnych jakichś wielkich rewelacji tutaj nie ma. Natomiast jest to na pewno urządzenie do korzystania dwoma rękoma, bo nawet mój system podtrzymywania palcem smartfona nie do końca się tutaj wpisuje. Po prostu no, urządzenie jest duże, takie mało wygodne i ciężko tutaj obsługiwać je jedną ręką. Dajcie znać, co myślicie o takich dużych smartfonach, bo widziałem, że sporo osób używa i rzeczywiście zainteresowanie dużymi smartfonami jest całkiem przyzwoite. Czekam na wasze komentarze, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.